Pół godzinnej pracy Daisy miała dość materiału historycznego na swój artykuł, z wyjątkiem zdania lub dwóch o formie obchodów w czasie wojny, o ile jakieś były. I choć słuchała tylko jednym uchem, wydawało się jej, że Sir Harold wspomniał o tym, że przebrali kukłę Gaja za cesarza Wilhelma. Miała taką nadzieję. To byłby ciekawy akcent. Artykuł musiał zaczynać się od wyjaśnienia amerykańskiemu czytelnikowi istoty spisku prochowego. Nie, najpierw zacytuję „pamiętajcie o", a potem dopiero zacznie wyjaśniać. Dziecko zaczęło fikać koziołki. Daisy położyła dłoń na brzuchu i poczuła jego główkę, a potem łokieć lub kolano. Dziewczynka czy chłopiec? Zastanawiała się. Było jej wszystko jedno. Alek twierdził, że jemu również. Belinda i pasierbica chciała maleńką siostrzyczkę. Daisy tęskniła za Belindą, która razem z koleżankami wybrała szkołę z internatem, a nie dzienną szkołę w Londynie. Daisy bardzo kochała swoją pasierbicę, ale rozumiała już, jak trudno było rozstać się z własnym dzieckiem, które nosiło się pod sercem. Lady Tyndale, która cierpiała z powodu rozłąki z synem spowodowanej szkołą i uniwersytetem, miała wszelkie powody, by oczekiwać, że Jack wróci do Edge Manor. Czekał na niego dom, który był również domem jego przodków. Ale on postanowił pójść własną drogą, nawet jeśli oznaczało to odrzucenie własnego dziedzictwa. Czy Sir Harold mógł go prawnie wydziedziczyć? Skoro groził, że to zrobi, najwyraźniej ziemia nie była związana umowami powierniczymi ani majoratami, ani niczym w tym stylu, co sprawiło, że rodzinny majątek Daisy przeszedł w ręce jej odległego kuzyna po śmierci ojca i brata. I choć tytuł baroneta automatycznie przeszedłby na Jacka, zostałby on Sir Johnem Tyndalem, ale bez ziemi. Komu zatem przypadłyby te bogate sady i ogrody? Z pewnością nie Babs, jeśli Sir Harold dotrzyma słowa. Może starszemu chłopcu Adelaide? Reggie był jego bezpośrednim męskim potomkiem, chociaż po kądzieli. Może baronet każe mu zmienić nazwisko na Tyndale i zignoruje żeńskie pokolenie? Pukanie do drzwi przerwało dalsze rozmyślania Daisy. Proszę wejść. Gwen wsunęła głowę za drzwi. Przepraszam, pracujesz? Nie chcę ci przeszkadzać. Nie, właśnie skończyłam. Daisy podeszła do dwóch foteli stojących przy kominku. Chodź i usiądź. W palenisku wyłożonym błękitno-białymi płytkami palił się już tylko żar. Gwen sięgnęła do koszyka po kawałek drewna i położyła go na górze, wypuszczając do komina iskry. To zaleta posiadania własnych sadów. Zawsze mamy dość drewna na opał. Wpatrując się w ogień, dodała zaczerwienioną twarzą. Muszę cię przeprosić. Nigdy bym nie sugerowała, byś to przyjechała, gdybym wiedziała, że ojciec będzie się tak awanturował. Ale nie awanturuje się z mojego powodu. Oczywiście, że nie. Jest bardzo zadowolony, że piszesz o Guy Fawkesie. Ale chodzi o to, że zawsze jest tak podekscytowany nocą ognisk, że myślałam, że zostawi resztę spraw w spokoju, dopóki tu będziesz. Gdybym wiedziała, że Jack zaprosi Martina, to znaczy pana Millera, kazałabym mu zaczekać do przyszłego tygodnia. Ale wpadł na ten sam pomysł i myślał, że łatwiej będzie ojca teraz podejść. Chyba się nie udało. Wręcz przeciwnie. To mu tylko przypomniało, że coroczne święto jest kolejną tradycją przekazywaną z ojca na syna. Właśnie wyszłam w samym środku awantury na ten temat. Ojciec ma obsesję na punkcie nieprzerywania łańcucha. Nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo świat się zmienił, że w obecnych czasach młodzi mężczyźni nie pozwalają przykuć się do rodzinnych tradycji. A młode kobiety nie pozwalają rodzicom decydować o tym, za kogo mają być za mąż? Zagadnęła pytającym tonem Daisy. Rumieniąc się, Gwen nachyliła się, by pogrzebać w palenisku. Tu nie chodzi o małżeństwo. Nic o tym nie wspomniał. Ale lubisz go. I to bardzo. Babs uważa, że zachowuję się nielojalnie w stosunku do Larego. Była szalenie zakochana we Franku i nie sądzę, by kiedykolwiek otrząsnęła się po jego śmierci. Bardzo lubiłam Larego, ale chcę mieć własny dom, dzieci. Westchnęła. Mówiłaś o tym, jak poznałaś pana Millera. A tak, mówiłam ci już, że miał wykład dla studentów inżynierii w Cambridge. Zaprosił wszystkich, którzy byli zainteresowani pracą w lotnictwie, by w czasie ferii wielkanocnych zwiedzili fabrykę i przelecieli się samolotem. Propozycja nie do odrzucenia. Tak naprawdę niewielu z niej skorzystało, ale Jack pojechał w drodze do domu. Został tak długo, że Martin zaproponował mu nocleg. Następnego ranka samochód nie chciał mu zapalić. Okazało się, że potrzebuje części, którą można było dostać dopiero w poniedziałek. A była sobota, a Jack zaprosił do nas kolegę na weekend. Martin przywiózłby go do domu samolotem, gdyby w pobliżu było gdzie wylądować. A tak podrzucił go samochodem, więc matka oczywiście go zaprosiła. A ponieważ Jack musiał zabawiać swojego gościa, ja zabawiam Martina. Rozumiem. Oczywiście matka w życiu by nie pomyślała, że on może mi się spodobać. Jest sporo starszy i pochodzi z innej grupy społecznej. Ale jest dżentelmenem, powiedziała bojowo Gwen, w prawdziwym tego słowa znaczeniu.
Do tego jest wyjątkowo mądry i doskonale radzi sobie w swojej pracy. Bez problemu może utrzymać rodzinę. A więc nie chodziło o małżeństwo, pomyślała rozbawiona Daisy. A co twoja matka sądzi o tym, co was łączy? Zapytała. Naturalnie twój ojciec jest przeciwny całej sprawie. Biedna mama jest rozdarta między brakiem akceptacji dla pochodzenia Martina, dezaprobatą ojca, a chęcią, by jak najszybciej wydać za mąż niezamężną córkę. To pokolenie jest szalenie konserwatywne. Zresztą sama wiesz. A co Lady Dalrymple mówiła, gdy postanowiłaś wyjść za policjanta? Była oczywiście oburzona. Dała mi do zrozumienia, że Alec jest zwyczajnym gliniarzem, posterunkowym w mundurze. O Daisy, chyba żartujesz, roześmiała się Gwen. A więc, kiedy odkryła, że jest ni mniej, ni więcej tylko inspektorem naczelnym detektywem ze Scotland Yardu, przyjęła to z wyraźną ulgą. Tak naprawdę to już wcześniej spisała mnie na straty, kiedy wolałam sama zarabiać na życie niż mieszkać z nią w jej rezydencji. Boże, jak sobie pomyślę, jakie wiodłabym życie, gdybym się poddała. Albo byśmy się ciągle kłóciły, albo zostałabym popychadłem. No trudno mi to sobie wyobrazić. Masz rację. Pewnie zamieniłabym się w zgryźliwą starą pannę. I pomyśleć tylko, że nie poznałabym Aleka. Razem z Lucy przez kilka lat żywiłyśmy się jajkami, sardynkami i serem, ale dobrze się przy tym bawiłyśmy. Często widujesz się z Lucy, odkąd wyszła za Lorda Geralda? Parę razy byliśmy razem na kolacji w teatrze. Trudno jest zorganizować jakieś wspólne wyjście. Alek ma nienormowany czas pracy. Od czasu do czasu umawiam się z Lucy na lunch w mieście. Nadal zajmuje się fotografią, ale teraz, kiedy nie musi się już martwić zarabianiem na życie, sama wybiera sobie tematy. Myślę, że jest bardzo szczęśliwa, chociaż z Lucy nigdy nic nie wiadomo. Muszę przyznać, że w szkole się jej bałam. Zawsze ze wszystkiego szydziła. Łącznie z sobą, cała Lucy. Potem rozmawiała o innych koleżankach ze szkoły, aż nadeszła pora, by przebrać się do kolacji. Kiedy Daisy zeszła do salonu, zastała tam tylko Jacka i Millera, którzy stali obok tacy z drinkami. Słyszała, jak Miller mówił. Prawdę mówiąc, wolałbym napić się piwa, ale lepiej nie będę o nie prosił. Ale skąd stary? Zaraz zadzwonię po Jenningsa. Tylko nie to. Nie chciałbym narażać staruszka na zbędny trud. Po jakimś czasie pewnie można się było przyzwyczajać do jego denerwującego akcentu, pomyślała Daisy. A Jack roześmiał się. Jasne, napij się więc ginu z wermutem. Nie, dziękuję. Lepiej już nalej mi sherry, tylko nie za dużo. Proszę, nie musisz tego pić. Po kolacji możemy się przejść do pubu pod trzema krukami na kufelek lub dwa. Tak naprawdę to myślałem o tym, żeby się po kolacji ulotnić. Tylko pogarszam sprawę zarówno dla ciebie, jak i dla panny Gwen. Miller, nie możesz teraz wyjechać. Odwracając się w stronę przyjaciela, Jack zauważył Daisy, która niepewnie stała w progu. Witam, pani Fletcher. A co mogę pani zaproponować? Może drinka? Tylko proszę mi nie mówić, że ich pani nie lubi, tak jak mój ojciec i ten tutaj stary maruda. Tak się składa, że nie lubię sherry. Ja też nie. No to co ma być? Odwrócił się z niezadowoleniem, zerknął na tacę z drinkami. Nie ma wprawdzie dużego wyboru. Gin z wermutem? Może sam wermut z sodą. O, widzę, że jest dubonet. Będzie idealny. Już się robi jeden dubonet. Zapewne słyszała pani, że po kolacji planujemy wypad do miejscowego pubu. Może miałaby pani ochotę przejść się z nami? To miłe miejsce, chociaż bardzo rustykalne i pełne miejscowych wieśniaków. Ale Babs się wybiera, żeby spotkać się z naszymi najemcami. A jeśli pani pójdzie, to jestem pewien, że i Gwen się zdecyduje. Z przyjemnością. Daisy przypomniała sobie wzgórze. Do wioski prowadzi ścieżka, prawda? Nie musielibyśmy iść naokoło drogą. Jestem pewna, że dam radę zejść na dół, ale nie wiem, czy wejdę z powrotem na górę po tych wszystkich schodach. Jack oblał się rumieńcem, zerkając na jej brzuch. Oczywiście, przepraszam, ale to żaden problem. Zawiozłem panią samochodem. Zerknął na Millera, który zrezygnowany wzruszył ramionami. Dobrze, w takim razie wszyscy pójdziemy. Orety, idzie Eddie. Mam nadzieję, że nie będzie chciała z nami iść. Adelaide, podobnie jak jej siostry, przypominała matkę, chociaż była pulchna. Akurat pod tym względem Daisy całkowicie się z nią solidaryzowała, a jej twarz miała wiecznie niezadowolony wyraz. Jej dochód może nie pokrywał kosztów prywatnej szkoły dla synów, ale najwyraźniej starczał na modne ubrania prosto z Londynu, jeśli nie z Paryża. Jej jasnozielona jedwabna suknia była ozdobiona złotymi kryształowymi koralikami, począwszy od ząbkowanego szwu na wysokości kolan, a skończywszy na cieniutkich paseczkach na ramionach. Tył był wycięty jeszcze bardziej niż przód, który wyraźnie odkrywał szyję. Patrząc na nią, Daisy zrobiło się zimno, mimo długich rękawów i wysokiego kołnierza. Boże, jak tu zimno, powiedziała z rozdrażnieniem Adelaide. Mogę ci pożyczyć sweter, zaproponowała Babs, idąc za nią w holu. Jeden z twoich? Nie, dziękuję. W życiu nie włożyłam nic, co należy do ciebie.
Jack, napiję się ginu z piwem imbirowym, tylko na litość boską nie przesadzaj z piwem. O, witaj, Daisy. Mama Yarborough, moja ukochana teściowa, wybrała się na jakieś okropne przyjęcie, więc pomyślałam, że wpadnę i się z tobą zobaczę. Nienawidzę iść sama. Będziesz z nami jadła, Eddie? Do salonu weszła Gwen. Mówię Jenningsowi. Nie, ale dam płaszcz tej głupiej służącej, którą właśnie zatrudniłaś. Ona mu powie. A niby czemu miałaby to zrobić? Wątpię, by Dilly pomyślała o tym, że przychodzisz na kolację bez uprzedzenia. Dlaczego do licha nie zadzwoniłaś? Nie będzie dla ciebie nakrycia. Na litość boską zadzwoń po Jenningsa i powiedz mu, że tu jestem. Gwen wyglądała tak, jakby lada chwila miała wybuchnąć. Jack czym prędzej wkroczył do akcji. Zaraz pójdę i mu powiem, Gwen. Eddie, wiesz, że wzywamy go tylko w nagłych wypadkach. Spojrzał na Millera z miną winowajcy, ponieważ sam zaledwie parę minut temu miał popełnić ten sam grzech. Wrzucił papierosa do kominka i wyszedł na korytarz. Jennings Knight by się nie zdał w razie nagłego wypadku, zauważyła Eddie. Całe wieki zajmuje mu przejście ze swojej kanciapy do jadalni. Nie wiem, dlaczego nie odeślecie go na emeryturę. Mówiłam ci, on nie chce odejść, a ojciec nie nalega. Jeśli masz zamiar kłócić się z którymś z nich, proszę bardzo. Martinie, możesz mi nalać mały kieliszek sherry? Już się robi. Proszę, to pani Jean, pani Yarborough. Adelaide przyjęła drinka z pogardliwym skinieniem głowy. Najwyraźniej nie akceptowała Martina Millera. Pociągnęła łyk i skrzywiła się. Rany, mówiłam Jackowi, by nie przesadzał z piwem. Jack wrócił w samą porę, by ją usłyszeć. Ich kłótnia została przerwana przybyciem Sir Harolda i Lady Tyndale. Parę minut później otworzyły się drzwi do jadalni, pojawił się kamerdyner. Jennings, zgarbiona, pomarszczona postać w czerni, przytrzymywał się ręką framugi i skrzypiąc jak nienaoliwiony zawias w drzwiach, obwieścił. Kolację podano, milady. To było miłe ze strony Sir Harolda, że pozwolił staruszkowi zostać, pomyślała Daisy. Chociaż z drugiej strony pewnie ciężko było znaleźć kogoś na jego miejsce. W obecnych czasach nie było już tabunów lokajów gotowych przesunąć się na szczyt hierarchii. Brak kamerdynera oznaczałby obniżenie standardów, a na to Sir Harold nie chciał się zgodzić, nawet jeśli ten, który był, nie był zbyt przydatny. W trakcie obiadu Jennings stał przy kredensie, dyskretnie się o niego opierając. I skrzykliwym głosem, którego nie potrafił zniżyć do kamerdynerskiego szeptu, instruował dwie pokojówki, które podawały jedzenie. Pokojówki, jedna bardzo młoda, druga starsza, wyszły jak tylko podały wszystkie dania, ale Jennings pozostał na stanowisku. Czy to z powodu jego obecności, czy też rozejmu zawartego dla dobra trawienia, w czasie kolacji nie doszło do żadnych kłótni. Jednak uprzejma rozmowa była wyraźnie wymuszona. Lady Tyndale wyprowadziła panie z jadalni, zostawiając dżentelmenów, a raczej dwóch dżentelmenów i jednego nie do końca gościa, z portą i cygarami. Nie zajmie to wiele czasu, szepnęła Gwen Daisy. Jack nie przepada za porto. Martin go nie cierpi, a ojciec nie lubi go pić z osobami, które go nie doceniają. Myślę, że za mniej więcej kwadrans będziemy mogli się wymknąć. Pójdę po płaszcz. A co z twoimi rodzicami? Wiedzą, że wychodzimy? Coś ty do babu? Dostaliby szału. Oczywiście nie ma w tym nic złego, jeśli chodzi o mężczyzn, ale dama nie powinna pokazywać się w takim miejscu. Chociaż pod trzema krukami jest zupełnie przyzwoitym miejscem. Byłam tam kilka razy z Jackiem, a Babs często tam zagląda, żeby porozmawiać z rolnikami o nowoczesnych metodach uprawy, o których ojciec nie chce słyszeć, a co dopiero rozmawiać. Jeśli coś było dobre dla jego przodków, skrzywiła się. To w jaki sposób wytłumaczymy się z tego, że wychodzimy z domu? Jack powie im, że zabiera nas na przejażdżkę. Noc jest jasna, a księżyc właśnie wschodzi. Jasna i zimna. Na trawie lśnił szron, kiedy Daisy i Jack wyruszyli triumfem. Jack zaproponował, że podwiezie wszystkich rodzinnym Crossleyem, ale pozostała trójka wolała przespacerować się ścieżką do wioski. Adelaide nie wyraziła chęci, by do niej dołączyć. Była zajęta opisywaniem zachwyconym dziadkom jakiegoś szczególnego wyczynu swoich synów. I choć księżyc pięknie świecił, chłodne powietrze, które szczypało Daisy w uszy, sprawiło, że żałowała, że nie poprosiła Jacka o podniesienie dachu. Nasunęła mocno kapelusz i ciasno owinęła się kocem, który na szczęście jej zostawił. W głowie kłębiło się mnóstwo pytań, ale starała się wymyślić coś, co nie wydawałoby się ani wścibskie, ani krytyczne w stosunku do jego rodziny i przyjaciela. Już miała zapytać, czy będzie brał udział w jutrzejszym pokazie sztucznych ogni, kiedy zupełnie nieoczekiwanie zapytał. Mogę panią o coś zapytać, pani Fletcher. Proszę pytać, choć nie obiecuję, że odpowiem. Nie, oczywiście, że nie, jeśli powiedziała pani coś w zaufaniu. Chodzi o to, co mój ojciec mówił na temat Gwen Millera. Słyszała pani, prawda? Tylko, że ja nie mogę sobie tego wyobrazić. To znaczy, on jest dość stary. Gwen jest w moim wieku. Nie jesteśmy już w pierwszej młodości. Pewnie cały czas myśli pan o niej jako o swojej starszej siostrze. Cóż, w
W pewien sposób wciąż ją jest, ale sam pan jest już dorosły. Zawsze była moją ulubioną siostrą. Jest mi najbliższa wiekiem, chociaż jest 6 lat starsza. Ja mam 21, więc ona... Proszę nie kończyć, roześmiała się Daisy. W pewnym wieku pani wolą nie mówić o swoim wieku. A więc Miller nie jest dla niej za stary, tak? Tylko, że nie widziałem, by im na sobie jakoś szczególnie zależało. Chociaż nie miałbym nic przeciwko, gdyby za niego wyszła. Jest wspaniałym człowiekiem, niezwykle błyskotliwym. Co z tego, że nie jest dżentelmenem? To znaczy, całe to gadanie jest takie staromodne, jak pani sądzi? Raczej tak. Ojciec mojego męża był kierownikiem banku. Naprawdę? A pani ojciec był wicehrabią. No proszę. Ale nie można oczekiwać, że pańscy rodzice podzielą pana zdanie. Rodzice zazwyczaj są dość przedpotopowi. Chyba tak. Powiedział niepocieszony głosem. No ale skoro ojciec myśli, że coś między nimi jest, to nawet jeśli tak nie jest, ma kolejny powód, by nie zaakceptować Millera. To moja wina. Co takiego? Gdyby mu to wszystko powiedział stopniowo. Widzi pani, wysłał mnie do Cambridge, żebym poznał odpowiednich przyjaciół. Pływał łódką po Cam, brał udział w majowych regatach i generalnie się wyszumiał. Powinien był mu powiedzieć, kiedy zacząłem interesować się inżynierią. To dlaczego pan tego nie zrobił? Stłużyłem. Wiedziałem, że będzie zły. To znaczy zawsze był dla mnie dobry i pozwalał mi robić to, co chcę, ale nigdy wcześniej nie pragnąłem zrobić czegoś, czego on nie akceptuje. Chyba myślałem, że mi to przejdzie i on nigdy się nie dowie, że siedzę nad książkami zamiast pływać po rzece i delektować się starym Porto. Kiedy się pan zdecydował, że inżynieria to jest to, co pana interesuje? Byłem całkiem pewien już zeszłego lata. W 1923 roku i zupełnie pewien na końcu jesiennego trymestru. Nie mogłem się zdecydować, w czym powinienem się specjalizować. Nawet nie myślałem o lotnictwie, dopóki nie zjawił się Miller. Potem pokazał mi fabrykę. Gwen mówiła, że pan Miller przyjechał tu zeszłej wiosny. Czy to wtedy powiedział pan o wszystkim ojcu? Miał chyba dość czasu, by wyjść z szoku. Nie. Poprosiłem Millera, by nie mówił niczego poza tym, że wziął mnie na przejażdżkę samolotem. Bałem się, że ojciec nie pozwoli mi wrócić na wiosenny semestr, mój ostatni. Wtedy nie było jeszcze nic pewnego. Nie mogli zaproponować im pracy, dopóki nie zobaczyli moich wyników z egzaminów końcowych. Biorą tylko najlepszych. W przypadku samolotów nie ma miejsca na pomyłki. No, ja myślę. Cóż, nie poszło mi najgorzej. Powiedział skromnie Jack, gdy minęli stróżówkę, w której na piętrze paliły się światła. Ściął ostry zakręt z taką werwą, że Daisy chwyciła się za siedzenie. Zaproponowali mi pracę. Ponieważ nie musiałem od razu zarabiać na życie, Miller zasugerował, żebym w czasie wakacji zrobił sobie wolne i przeczytał najnowsze wiadomości na temat lotnictwa. Ale lato dawno minęło, zauważyła Daisy. Wjechali do wioski. Jack skręcił w główną ulicę, zatrzymał się przed budynkiem z wielospadowym dachem, z wszechobecnego wapienia Cotswold. Księżyc, latarnia i światła triumfa oświetlały szyld. Trzy kruki siedzące na powalonym rycerzu w zbroi. Ale ponury szyld. Wyskubił mu oczy, zacytował z uśmiechem Jack. Wielu po nim zapłacze. Daisy nawet nie próbowała naśladować szkockiego akcentu. Ale nikt nie będzie wiedział, co się z nim stało, a jego nagie, białe kości rozwieje wiatr. Ale to były dwa kruki. W trzech krukach było tak. Bóg zesłał każdemu dżentelmenowi psy, sokoły i kochankę. Psy, sokoły i kochanka bronią go przed krukami. Chylą czoła przed panie wszechstronnym wykształceniem. No cóż, w szkole nie uczyli nas nauk ścisłych ani arytmetyki, ale literatury owszem. Niech pani nic nie mówi Dawsonowi, właścicielowi pubu. Jest szalenie dumny z tego szyldu. Wie pani co? Zajrzę do środka i zobaczę, czy reszta już jest. Nie chce pani być jedyną obecną tam damą. Daisy wcale nie była tego pewna. Mimo płaszcza, kapelusza, rękawiczek i koca było jej zimno. Ale pewnie wiosce zaczęłoby kipieć od plotek, gdyby weszła do środka z Jackiem w dodatku w ciąży. Dobrze, powiedziała i mocniej owinęła koc wokół nóg. Przyjechali trochę za wcześnie, by mogła dowiedzieć się kiedy i w jaki sposób Jack powiedział o swoich ambicjach rodzicom. Z drugiej strony nie musiała potwierdzić bądź zaprzeczać temu, co działo się między Gwen i Millerem. Tak czy siak wysłuchała tylko jednej strony. Zanim Jack wrócił, usłyszała pozostałą trójkę. Miller i Babs rozmawiali o maszynach rolniczych. Zerkając do tyłu, Daisy wydawało się, że widziała, jak Gwen i Miller trzymali się za ręce, ale ponieważ byli daleko od latarni, oświetleni jedynie zwodniczym blaskiem księżyca, nie była pewna. W tym momencie zjawił się Jack i kiedy zbliżyli się do samochodu, Gwen i Miller byli co najmniej metr od siebie. Podeszło do nich trzech chłopców, ciągnąc wózek z bezkształtną masą szarych szmat, ledwo przypominających ludzką formę. Grosik dla Gaja, zaintonowali. Grosik dla Gaja. Jack i Miller poszperali w kieszeniach i wrzucili parę monet do wyciągniętej czapki. Chłopcy najwyraźniej odporni na zimno usadowili się na chodniku w pobliżu pubu, czekając na wychodzących klientów. Nie ważcie się dotykać samochodu, bo obedrę was żywcem ze skóry, zagroził im Jack. Co ciekawe, cała trójka zerkała na Babs, zanim przysięgli, że z ich strony pojazdowi nic nie grozi.
To wasza kukła? Daisy zapytała Jacka, kiedy wyszli do środka. Skąd? Oni robią byle co, że prosi o pieniądze, kupić sobie sztuczne oknie. Nasza to dzieło sztuki. Wiem, bo sam ją w tym roku zrobiłem. Jak się nad tym zastanowić, to dość okrutny zwyczaj, prawda, pani Fletcher? Zaśmiał się Jack. Jak ten szyld nad pubem. Palenie podobizmy. Swoją drogą Guy Fawkes nie został spalony na stosie, tylko powieszony. Pub był przytulny. W kominku huczał ogień, a dębowe ławy ze szkarłatnymi poduszkami były poczerniałe ze starości, podobnie jak belki sufitowe i sam bar na końcu długiego pomieszczenia. Mosiężne uchwyty od beczek z piwem lśniły wśród tytoniowego dymu. Jakiś tuzin mężczyzn i trzy psy odwróciły się, by spojrzeć na nowo przybyłych gości, którzy zjawili się w wieczorowych sukniach i smokingach. Daisy zaczęła się zastanawiać, czy pub pod trzema krukami rzeczywiście był miejscem, w którym nieznajoma kobieta była mile widziana. Panny Tyndale, córki tutejszego pana na włościach, mogły sobie wmaszerować do środka, jak gdyby nigdy nic. Budynek mógł nawet należeć do ich ojca, podobnie jak cała wioska. Mężczyźni przy barze wyglądali na miejscowych parobków i handlowców, z wyjątkiem potężnego człowieka w jaskrawej, kraciastej marynarce, prawdopodobnie komiwojażera. Kratka przypominała Daisy Toma Tringa, detektywa z ekipy Aleka, który zwykł mawiać, że złoczyńcy byli tak zbici z tropu jego garniturami, że zwykle nie zauważali, kto miał je na sobie, dopóki nie było za późno i byli już skuci kajdankami. Może strój komiwojażera wywierał podobny efekt na jego klientów? Nie zwracali uwagi na to, co kupują, dopóki nie podpisali umowy. Kiedy tak się nad tym zastanawiała, większość mężczyzn odwróciła się i wróciła do swojego piwa i rozmów, a psy znowu cierpliwie czekały na swoich panów. Dwóch zamożniejszych farmerów w getrach, siedzących w rogu pokoju, wstało i ukłoniło się Bebs, gdy do nich podeszła. – Dobry wieczór, panno Tyndale – krzyknął człowiek okrągłej czerwonej twarzy okolonej bielą. – Dobry wieczór, panno Tyndale – drugi z mężczyzn uniósł dłoń w geście powitania. – Dobry wieczór, panno Gwen. – Co pijecie, panowie? – zapytał jowialnie Jack. – Pozwólcie tylko, że najpierw obsłużę panie. – Niech pani usiądzie przy kominku, pani Fletcher. Wygląda pani na przemarzniętą. Czego się pani napije? Proszę piwo imbirowe. Daisy usiadła, Gwen zajęła miejsce obok niej. Mały jabłecznik, Gwen? Już się robi. To co zwykle Miller? Jack ruszył do baru. Kiedy Miller dołączył do niej i Gwen, Daisy zauważyła parę w średnim wieku siedzącą przy stole na drugim końcu pokoju, z dala od baru. Wyglądało na to, że właśnie kończyli jeść, więc prawdopodobnie zatrzymali się w zajeździe. Kobieta miała srebrne włosy ułożone na czubku głowy w luźny, niedbały kok. Jej twarz wydawała się jednak dużo młodsza. Mogła mieć 40 parę lat, była pulchna i wesoła. Uśmiechała się do swojego towarzysza, który siedział po drugiej stronie stołu, odwrócony tyłem do Daisy. Potrząsnął głową. Nawet od tyłu jego postawa zdradzała wahanie i troskę. Kobieta powiedziała coś żarliwym, błagalnym tonem, a on powoli, niechętnie wstał. Był niskim, krępym mężczyzną i miał na sobie nowiutki niebieski garnitur. Jego twarz była bardzo ciemna, z wyjątkiem górnej partii czoła. Nie miał zadowolonej miny, kiedy podszedł do baru. Miller przerwał jej rozmyślania. Chcielibyśmy poznać pani opinię, pani Fletcher. Zaprosiłem Gwen na wycieczkę krajoznawczą samolotem, a ona nie może się zdecydować. Czy pani, no nie w pani obecnym stanie, ale w normalnych warunkach, zdecydowałaby się na podróż samolotem? Tak się składa, że już leciałam. Rok temu Alek i ja przelecieliśmy całą Amerykę Północną z Nowego Jorku aż do Oregonu na wschodnim wybrzeżu. Daisy, naprawdę? Gwen jęknęła. Dobrze się bawiłaś? Daisy przypomniała sobie tę zimną, niewygodną, głośną, niekończącą się podróż i trzymające w napięciu chwilę, kiedy lecieli zygzakiem między ośnieżonymi górskimi szczytami i powiedziała. Tego bym nie powiedziała, nie w całości. Ale początek podróży był fajny, a ty właśnie to byś przeżyła. Nie miałabym nic przeciwko, by polecieć samolotem rejsowym, na przykład do Paryża. Zasypali ją pytaniami. Gwen o jej przygody w Ameryce, a Miller o typ samolotu, warunki lotnicze, amerykańskie lotniska i tym podobne sprawy. Daisy z uśmiechem przyznała się do całkowitej ignorancji na temat pojemności baków z paliwem, kiedy Jack przyniósł im drinki. Małe piwo imbirowe, pani Fletcher, mały jabłecznik Gwen, ciemne dla ciebie, Miller. Dzięki. Pani Fletcher, czy zachowałbym się bardzo nieuprzejmie, gdybym poszedł i porozmawiał chwilę z tamtymi ludźmi? Są z Australii. Rozmawiałam przy barze z tym gościem, nazywa się Goch. I mówił, że jego żona pochodzi z tych stron. Słyszała o naszych uroczystościach, ale nigdy na nich nie była. I pyta, czy nie będziemy mieli nic przeciwko, gdyby przyszli razem z ludźmi z wioski. Chciałbym tylko zapewnić panią Goch, że będą mile widziani. Może zaproponuje im pan, by się do nas przysiedli, zasugerowała Daisy. Może pan dostawić kilka krzeseł. Ale oni nie są, jak on to mówi, szpanerami, mając chyba na myśli szlachtę, ostrzegł Jack. Jack, jak możesz tak mówić? Oburzyła się Gwen. Jej brat zerknął na Millera i oblał się rumieńcem.
Przepraszam, stary, zapominam się. Potraktuję to jako komplement, powiedział cierpko Miller. Proszę mi zaprosić, nalegała Daisy. Nigdy nie spotkałam żadnych Australijczyków, a takie spotkania to woda na mój dziennikarski młyn. Myślę, że nie pochodzą z nizin społecznych, inaczej nie byłoby ich stać na podróż do Anglii. Wyglądają zupełnie przyzwoicie. Miller dostawił dwa krzesła, Jack poszedł po państwa Gochów. Pani Goch miała na sobie bardzo praktyczną, szarą, wełnianą sukienkę. Merino, pomyślała Daisy, przypominając sobie lekcję historii, ozdobioną ogromną złotą broszą z olbrzymim niebiesko-zielonym opalem. Była wyraźnie rozemocjonowana, miotając się między nerwowością a radością, o wiele bardziej niż wymagała tego sytuacja. Jack ich przedstawił, pomógł pani Goch usiąść, jak przystało na dobrze wychowanego młodzieńca. Usiadł obok niej i zapytał, skąd pochodzi. Z Evesham, powiedziała. Pan całe życie mieszka tutaj, prawda, na wzgórzu. Wyjeżdżał pan do szkoły? Jej głos z początku nieco nerwowy stanowił mieszankę dobrze znanej intonacji z Worcestershire i ostrzejszej australijskiej odmiany angielskiego. Pan Goch mówił z czystym australijskim akcentem. Siedział naprzeciwko Daisy, więc siłą rzeczy została wciągnięta w rozmowę między nim a Millerem. Gochowie mieszkali teraz w Perth, w zachodniej Australii, powiedział. Wyruszył na zachód z Wiktorii w 1892, kiedy znaleziono w Coolgardie złoto i założył firmę, dostarczając górnikom wszystkiego, czego potrzebowali. Zacząłem od kociołków, butów i piwa. Wielu chciało mi płacić złotem, więc się zgodziłem i wszedłem w ten interes. Kociołków? Zapytała Daisy. Tak nazywają czajniki, proszę pani, czy też dzbanki, chociaż tak naprawdę to tylko duże miedziane puszki. W buszu gotuje się wodę nad ogniskiem, wsypuje kilka herbacianych liści, żeby popić chleb i niemal surowe steki. Sprzedawałem im też mąkę na chleb i noże do krojenia steków. Jakim cudem poznał pan w tej dziczy panią Goch? Dopytywał się Miller. To wydawało się równie mało prawdopodobnie, jak jego spotkanie z Gwen. Eli przyjechała na zachód rok po tym, jak założyli wodociąg w 1904. Miała trochę gotówki i chciała rozkręcić jakiś interes. Była wtedy zaledwie dziewczęciem, ale moja Eli ma smykałkę do interesów, powiedział z dumą Goch, zerkając z uznaniem na żonę. Doszła do wniosku, że na zachodzie jest więcej możliwości, a zjawiła się akurat w chwili, gdy szukałem kapitału, żeby się rozwinąć. Ale Coolgardie to nie burza, ani dzicz, jak pan to określił. To piękne miasteczko i tylko 350 mil od Perth. 350 mil! Krzyknął Miller. Oba miasta są w zachodniej Australii. To jeszcze nic. Ze wschodniej części Coolgardie do południowej granicy Australii jest kolejne 500 mil, a od północy na południe dwa razy tyle. Oczywiście w większości to pustynia, ale i tak jest dużo miejsca, żeby się zakręcić. Wygląda na to, że jesteście gotowi na podróże samolotowe. Żeby pan wiedział, jeden gość założył w 1921 regularną linię w Kimberley, a w zeszłym roku rozwinął ją na Perth. Mężczyźni zaczęli dyskutować o przyszłości lotnictwa w zachodniej Australii. Zerkając na drugą stronę stołu, Daisy zauważyła, że Gwen patrzy na Millera z wyrazem czułego uznania, który widziała również u żony Gocha. Jack i pani Goch najwyraźniej przypadli sobie do gustu. Wyglądało na to, że Jack opowiadał historię swojego życia. Daisy pomyślała, że życie pani Goch musiało być bardziej interesujące, ale kobieta z wyraźną fascynacją słuchała opowieści ze studenckiego życia. Beb skończyła swoje sprawy, podeszła do nich i została przedstawiona. Jak tylko dowiedziała się, że Gochowie nie mają nic wspólnego z rolnictwem, straciła zapał. Trzeba zwracać do domu, zasugerowała. Jeszcze nie, zaproponował Jack, dostawiając kolejne krzesło. Usiądź, Babs. Wolałabym raczej. Później podwiozę was wszystkie do domu, żebyście nie musieli iść pod górę. Jakoś się pomieścimy. Naprawdę nie. Nie ma potrzeby, byście się gnieździli, powiedziała pani Goch. Wynajęliśmy samochód, to duży Vauxhall. Jimmy was podrzuci, prawda, Jimmy? Dobrze, Eli, powiedział zrezygnowanym głosem Goch. Napijmy się. Jeszcze jedna kolejka, ja stawiam. Czego się pani napije, panno Tyndall? Babs poddała się i zgodziła na butelkę jasnego piwa. Daisy podziękowała za kolejne piwo, gdyż nie skończyła jeszcze pierwszego. Celowo piła wolno, ponieważ nie miała zamiaru szukać toalety, która niewątpliwie znajdowała się na dworze i do której zaglądali po ciemku miejscowi goście. Babs z uprzejmym, choć obojętnym tonem zapytała państwa Gochów, co udało im się zobaczyć w czasie podróży po Anglii. Po dotarciu do portu Southampton spędzili 2 tygodnie w Londynie. W czasie dyskusji na temat atrakcji Londynu pan Goch cały czas podkreślał wyższość Perth z wyjątkiem zabytków, których wcale nie uznają za zaletę, podkreślił. Bo to oznacza, że w mieście roi się od krzywych budynków i brudnych, ciasnych nor, które już dawno należałoby zrównać z ziemią. Gospodarz zawołał, by składali ostatnie zamówienie. Kiedy skończyli piwo i podnieśli się z miejsc, pani Goch zapytała podekscytowana. Naprawdę możemy przyjść z Jimmy na pokaz sztucznych ogni?
Oczywiście, zapewniła ją Gwen. Przychodzą ludzie z okolicznych gospodarstw oraz mieszkańcy wioski. Wiecie co? Powiedział Jack. A może przyjdziecie do rezydencji? Na polanie, nawet przy ognisku, będzie bardzo zimno. Tym bardziej, że pochodzicie z ciepłej części świata, jaką jest Perth, jak zapewnia pan Goch. Dwie osoby więcej nie zrujnują chyba twojego budżetu, co Gwen? To będzie kolacja w postaci szwedzkiego stołu. Gwen i Babs wymieniły przerażone spojrzenia, ale Gwen powiedziała: Oczywiście, że nie. Zawsze jest mnóstwo jedzenia. Cóż, to bardzo miłe z państwa strony, powiedział pan Goch. Ale nie chcemy narzucać się lepszej części społeczeństwa, prawda, Eli? O, Jimmy, pójdźmy! Usta pani Goch zadrżały. Tylko ten jeden raz. Co może się wydarzyć? Dindalowie byli zbyt dobrze wychowani, by wycofać się z raz danego zaproszenia. Nie musicie się martwić strojem wieczorowym, powiedziała Gwen. Każdy wkłada to, co ma najcieplejszego, ponieważ oglądamy pokaz tarasu. Pod wpływem ich zapewnień pan Goch skapitulował. No dobrze, powiedział. Idę po samochód, żeby podwieźć tych, którzy mają taką potrzebę. Zaraz wracam. Silnik chodzi jak marzenie. I wyszedł. Zdecydowali, że panie pojadą bardziej komfortowym Vauxhallem, a Jack zabierze Millera Triumfem. Wszyscy pożegnali się z panią Goch, a Jack szczególnie ciepło, jakby chciał rozwiać wszelkie wątpliwości, że Gochowie nie będą w H Manor mile widziani. Kobieta poszła na górę z uśmiechniętym wyrazem twarzy. Daisy, Miller i Tyndale'owie wyszli na ulicę. Jack, jak mogłeś? Krzyknęła Babs. Ojciec będzie wściekły. Jeśli zależy ci na tym, by dostać jego błogosławieństwo i budować te swoje samoloty, to zapraszanie pary, co do której będzie miał obiekcje, nie jest najlepszym pomysłem. I to jeszcze jutro, kiedy zjedzie się cała śmietanka towarzyska z dwóch hrabstw. Kiedy podjechał do niej Vauxhall, Jack powiedział z młodzieńczym entuzjazmem. Nie martw się, Babs. Nie powiemy rodzicom, że przyjdą i postaramy się ich rozdzielić. Sama zobaczysz, jutro wieczorem wszystko się ułoży. Daisy wiedziała, że Lady Tyndale zawsze jadała śniadanie w łóżku i postanowiła pójść w jej ślady. Kiedy wstała, słońce świeciło na bladym, błękitnym niebie, na którym nie było ani jednej chmurki. Z okna swojej sypialni dostrzegła trzech mężczyzn i dwóch małych chłopców na najniższym tarasie w ogrodzie. Na polanie, gdzie stos na ognisko robił się coraz większy, poruszało się kilka postaci. Sądząc po ich ruchach, układali na stosie chrust. Wsunęła do torebki notes i kilka ołówków i ruszyła na dół. W holu kręcili się służący, ścierając kurze i zamiatając, szykując się na przyjęcie. Nie wiesz, gdzie jest panna Gwendolyn? Zapytała Daisy służącą z miotełką do kurzu w dłoni. Chyba w kuchni, proszę pani. To tam, w tamtej części korytarza. Wskazała na drzwi po prawej stronie kominka. Naprzeciwko jadalni. Bardzo rozsądne rozwiązanie, pomyślała Daisy, przypominając sobie rezydencje, w których kuchnia była oddalona od jadalni kilometrami zimnych korytarzy. Rezydencja H Manor, długa i wąska, była podzielona pojedynczym korytarzem, a jedynym naturalnym źródłem światła było duże półkoliste okno nad drzwiami. Wychodząc na korytarz, Daisy przypomniała sobie z wcześniejszych wizyt wyblakłe akwarele miejscowych krajobrazów namalowane przez dawno zapomnianą panią domu. Z korytarza korzystała głównie służba, rzadko goście. Po lewej stronie były drzwi do salonu i jadalni, a na końcu, o ile dobrze pamiętała, wejście do pomieszczenia, które było jednocześnie balarnią, pokojem do bilarda i pokojem na broń, skąd prowadziły schody prosto do gabinetu Sir Harolda. Po prawej stronie obite suknem drzwi prowadziły do pokoju kamerdynera, w którym Jennings zapewne polerował swoje srebra lub drzemał. Pokoj gospodyni, kwater dla służby, kuchni, spiżarni, schowków na miotły, tylnych schodów, schodów do piwnicy itd. Daisy miała przed sobą cały szereg obitych suknem drzwi, z których żadne nie znajdowały się zupełnie naprzeciwko jadalni. Właśnie miała któreś wybrać, kiedy wyszła Gwen. Wyglądała na zmęczoną. O, Daisy, szukałaś mnie? Tak mi przykro. Kiepska dziś ze mnie gospodyni. Chodzi o to, że galaretka się nie ścięła, majonez kwaśniał, a kucharka wpadła w panikę. Musiałam ją uspokoić. Już jest wszystko pod kontrolą. Mama zajmuje się kwiatami. Sądząc po tym, co do tej pory widziałam, wykonała kawał dobrej roboty. Mogę w czymś pomóc? Ależ skąd? Jesteś gościem. Ale powiem ci, że gdyby ojciec zajmował się przygotowaniem jedzenia zamiast sztucznymi ogniami, nie byłby taki chętny na to swoje ognisko. Nie chodzi tylko o szwedzki stół. Zapewniałam też kiełbasę i ziemniaki, żeby miejscowi mogli je upiec w ognisku i pierniki, napoje i tak dalej. Nie musisz mnie zabawiać. Dzisiaj nie jestem gościem, a dziennikarką. Porozglądam się trochę i postaram się nikomu nie wchodzić w drogę. Nie jesteś aniołem, Daisy. Nie urażam zbytnio Sir Harolda, jeśli pójdą zobaczyć, jak szykuje pokaz. I jestem pewna, że będzie zachwycony. Jack i Martin już tam są. Chyba widziałam też twoich siostrzeńców. Pewnie tak. Mam nadzieję, że ojciec nie pozwolił im bawić się petardami i że nie daje Martinowi w kość. Tak, Jenny, o co chodzi? Zostawiając Gwen, by dowiedziała się, co takiego sprawiło, że młoda służąca nerwowym ruchem miętosiła fartuch, Daisy wymknęła się.
Weszła do pokoju bilardowego, w którym były drzwi prowadzące na zewnątrz, a w którym nie spodziewała się zastać tabunu służących wyposażonych w miotły i zmiotki. W pokoju unosił się lekki zapach tytoniowego dymu. I chociaż w obecnych czasach palarnie nie były konieczne, skoro wszyscy palili tam, gdzie im się podobało, Jack i Sir Harold zapewne lubili zapalić w czasie partyjki bilarda. Miała tylko nadzieję, że nie robili tego, gdy sięgali po broń zawieszoną na ścianie obok kiju do bilarda. Będąc córką ziemianina, rozpoznała kilka strzelb i półtuzina dubeltówek o różnych średnicach. Mniej typowa była za to szklana gablotka z pistoletami. Były tam zabytkowe pistolety, pamiątki rodzinne z czasów rozbójników i pojedynków, ale również nowoczesne pistolety automatyczne, podobne do tych, które nosili w wojsku. Najwyraźniej rodzinna fascynacja sztucznymi ogniami obejmowała również broń. Porysowany i zabrudzony stół służył pewnie do czyszczenia i oliwienia broni oraz napełniania naboi. Pobliska szafka musiała zawierać amunicję, domyśliła się Daisy. Z kolei jako żona policjanta, a nie córka ziemianina, z dezaprobatą zauważyła pozostawiony w zamku klucz.